Dzień dobry Państwu. Dziś moim i Państwa gościem na kanale Fanbook będzie autor debiutanckiej książki Halt, wydanej nakładem wydawnictwa Wielka Litera. Cześć Jakub. Czy mnie słyszysz? Tak, słyszę. Kuba, spotykamy się w związku z nie tak dawną premierą Twojej książki Halt. W opisie jest to literacki traktat o alkoholizmie. Natomiast myślę, że osoby, które nie są zaznajomione z tym bardzo ważnym społecznie tematem, mogą mieć problem z rozszyfrowaniem już samego tytułu. No bo ten tytuł jest taki, z jednej strony to jest tytuł, który można czytać z języka niemieckiego, Halt, jako zatrzymać się, ale ma on też swoje drugie znaczenie. Czy mógłbyś je rozszyfrować? Tak, to znaczy oczywiście dla osób, które są jakoś właśnie zaznajomione z tą terminologią czy z problematyką uzależnień, to ten termin na pewno znają. Natomiast ja rozumiem to słowo tytułowe halt na trzy sposoby. Po pierwsze, tak jak ty, czyli to się naturalnie kojarzy z niemieckim stój, prawda? I oznacza to zatrzymanie się w piciu. Halt to jest też akronim od angielskich słów hungry, angry, lonely, tired. I to jest taka, powiedzielibyśmy, bardzo prosta wskazówka dla osób, które leczą się z uzależnienia, bez względu na to, czy alkoholowego, czy innego. I to jest taka wskazówka, żeby nie dopuszczać do siebie, żeby nigdy nie być zbyt głodnym, zbyt zmęczonym, zbyt samotnym i zbyt rozgniewanym. Bo wprowadzanie się w te stany, a już na pewno współwystępowanie tych stanów w takim nasilonym charakterze bardzo, no może sprowokować objawy głodu alkoholowego, czy właśnie łaknienia jakiejś innej substancji, od której się jest uzależnionym. Haltem ja nazywam w mojej książce też ten ośrodek, w którym to moje zatrzymanie się nastąpiło. On się tak w rzeczywistości nie nazywa. Tak, Halt to też fikcyjna nazwa ośrodka leczenia uzależnień. Tutaj możemy wyjaśnić, że główny bohater, czy też jeden z takich głównych bohaterów, J, wspomina, że musiał podpisać kontrakt terapeutyczny. Ten kontrakt terapeutyczny był podpisany w momencie, gdy przyjechał do ośrodka leczenia uzależnień. Tutaj to było uzależnienie od alkoholu. No i poza taką warstwą główną tej książki mamy też taki wstęp od autora, którym tłumaczy się z powodów, dla których napisałeś tę książkę. I to jest tak naprawdę, tak to rozumiem, książka o wychodzeniu z alkoholizmu, napisana zamiast dziennika głodu alkoholowego. Czy mógłbyś powiedzieć właśnie, dlaczego zdecydowałeś się na tak, chyba dość oryginalny, jak na uczestników, tutaj osoby biorące udział w tym leczeniu, sposób radzenia sobie z tym życiem
po alkoholu, życiem po wyjściu z ośrodka. Czemu książka, a nie zwyczajny dziennik? No dobre pytanie. Ja po wyjściu z ośrodka odwykowego zastosowałem się do większości standardowych zaleceń, które powinienem wypełniać po właśnie opuszczeniu takiej placówki. To znaczy kontynuowałem terapię, brałem udział w meetingach anonimowych alkoholików. Bardzo skrupulatnie planowałem sobie każdy kolejny dzień mojego funkcjonowania, bo no tak jak już pewnie gdzieś mówiłem, to realne i właściwe trzeźwienie, ono zaczyna się tak naprawdę dopiero po opuszczeniu tych dosyć wygodnych warunków, jeśli chodzi o przebywanie w ośrodku odwykowym. Tam jest się zaopiekowanym i farmakologicznie, i wspartym przez ekspertów w tej dziedzinie. No i przede wszystkim przez ludzi, którzy zmagają się w tym samym czasie z tym samym problemem. Dostaje się dużo narzędzi do tego, jak radzić sobie później po wyjściu z tego ośrodka. Natomiast no pewnie z nie wszystkich da się korzystać. Czas też na to nie pozwala. Ja sobie z tego całego wyposażenia sprawdziłem praktycznie wszystkie rzeczy i te, które okazały się dla mnie najskuteczniejsze, no to te stosowałem. Rzeczywiście jest takie zalecenie, żeby codziennie wieczorem po wyjściu z takiego ośrodka pisać sobie, czy robić sobie takie podsumowanie dnia. I to się tak standardowo nazywa dzienniczkiem głodu alkoholowego. Nie utożsamiałbym tego z gatunkową formą literacką, z gatunkiem literackim, jakim jest dziennik. Ja po prostu zacząłem pisać to, co dzisiaj jest haltem i jest traktowane przez większość czytelników jako opowieść. Zacząłem pisać może 2, może 3 tygodnie, już dokładnie nie pamiętam, tak realnie po wyjściu z tej placówki odwykowej, i był to taki mój naturalny sposób na wypełnienie sobie nocy, wypełnienie sobie wieczorów, bo jeśli chodzi o jakieś takie zagospodarowanie czasu w ciągu dnia, no to nie był to wielki problem. Natomiast ja mam taką przypadłość, że nawiedzają mnie dosyć uciążliwe okresy bezsenności. No i jakoś tak zupełnie naturalnie usiadłem i zacząłem pisać. Może wtedy miałem rzeczywiście to wskazanie terapeutyczne w głowie, żeby dzielić się tymi swoimi przeżyciami, emocjami. No ale bardzo szybko zrozumiałem, że rzeczywiście to nie jest żaden dziennik, to nie jest żadna opowieść tylko i wyłącznie o tych moich jakichś zdobyczach dnia minionego i doświadczeniach przyjemnych bądź nieprzyjemnych, tylko że rozrasta się to w jakąś formułę szerszą. I no jakoś dałem się temu po prostu ponieść. To nie jest tak, że było to jakieś działanie racjonalne i zaplanowane. Oczywiście kiedy tekst przyrastał, kiedy narastał, kiedy było go coraz więcej, kiedy przybierał jakąś określoną formę, no to ja powiedzmy po 2-3 miesiącach pracy no jakoś tak urodził się we mnie pomysł na to, żeby stworzyć z tego jednak książkę, żeby zaplanować jej strukturę. I zacząłem, opętała mnie, można powiedzieć, ta myśl, i zacząłem nad tym pracować i poświęcać temu coraz więcej czasu. No i tak powstała w konsekwencji książka. Tak, dziękuję za to wyjaśnienie. Książka, dodałbym, bardzo niejednorodna, tak stylistycznie. Więc no, ja też bym nie określił jej jako taką typową powieść z fabułą, w której śledzimy tylko losy bohaterów i to, co się z nimi dzieje. Owszem, mamy tam głównego bohatera, J, to jest jego inicjał,
Nie wiemy, kim tak naprawdę jest. Możemy się oczywiście domyślać, utożsamiać z autorem, ale tutaj pewne zmiany na pewno zaszły. To nie są odtwarzane wydarzenia bezpośrednio. Natomiast chciałbym cię zapytać o to, właśnie zróżnicowanie, o to bogactwo, bo nie da się ukryć, że jest to proza taka bogata wewnętrznie, bogactwo narzędzi, które stosujesz do opowiadania, do przedstawienia tego, co się z tego procesu trzeźwienia. Powiedz, czy twoje założenie było takie, żeby, bo mówisz o strukturze, żeby napisać powieść fabularną, a potem to jakoś pączkowało, zmieniało się w taki rodzaj też dziennika autorefleksyjnego, takich zapisków z poradami, jak przetrwać, kiedy zakończy się ten okres bezpośredniego leczenia w ośrodku. Czy to było zamierzone? Jak rozwijała się ta praca nad powieścią, no bo też nad prozą, no bo ona ma też swoje takie, taki swój wymiar, bym powiedział, pedagogiczny. No, powiedzieć mogę tak. Tak jak zacząłem odpowiadać na poprzednie pytanie, ten pierwszy impuls, który kazał mi zasiąść do komputera i zacząć pisać, był bardzo emocjonalny. I gdyby chcieć tak możliwie uprościć ten proces powstawania książki, to powiedziałbym tak, że ten czas, książka jest zapisem, czy jest znakiem pewnego czasu, pewnego stanu mojego emocjonalnego i ma to wpływ na to, jak ona wygląda pod względem stylistycznym. Czyli tą jej, o czym się czytelnik może przekonać bardzo łatwo, tą jej strukturą, tym jej porządkiem jest prowadzona przez J instrukcja obsługi, czyli takie rozdziały w książce, czy taki cykl rozdziałów, który w sposób, wydaje mi się, dosyć klarowny, przejrzysty, właśnie tak jak trochę właśnie powiedziałeś, pedagogiczny, taki może nawet nieco taki popularno-naukowy, poradnikowy, przedstawia zagadnienie czy problem alkoholizmu w tych jego najistotniejszych wymiarach, czyli jak rozwija się choroba, jak się ją przechodzi i jak się z niej wychodzi, powiedzmy, czy jak się ją zatrzymuje. Natomiast ta druga strona książki jest próbą takiej, jest w moim zamyśle była próbą wypełnienia tej treści suchej i obiektywnej wglądem w to, jak te stany opisane wcześniej w tej instrukcji przeżywa ktoś, kto tych stanów, kto tych etapów rozwoju choroby, bycia w niej i wychodzenia z niej, jak je ktoś na własnej skórze czy na własnej duszy odczuwa. I w zależności od charakteru tych odczuć zmienia się styl książki. W Halcie, no tak będę odmieniał tytuł tej książki, w Halcie mamy, tak jak wspominałem, różnych bohaterów, co też jest takim sygnałem, że no, alkoholizm to jest problem, który dotyka nie tylko ludzi z marginesu, ale też ludzi, którzy zajmują bardzo wysokie
stanowiska w pracy, w takiej drabinie społecznej, no bo oprócz J mamy też bohaterów, my oczywiście nie znamy ich imion, ale mamy też bohaterów, którzy pełnią takie funkcje jak na przykład policjant, krytyk filmowy, profesor, czyli nauczyciel języka polskiego. Mamy też osoby no, z trochę innego porządku, czyli kobietę, która pracowała w sklepie monopolowym. Także no, to rozwarstwienie społeczne, ci bohaterowie są bardzo różni. I powiedz mi, jak udało ci się tę historię ich zebrać w całość? To znaczy, czy miałeś jakiś problem moralny, wewnętrzny z tym, aby no, opowiedzieć historię osób, które w pewien sposób no, zwierzały się tobie, ty byłeś słuchaczem, no i w jakiś sposób fikcyjnie przetworzyłeś, wykorzystałeś ich historię? Czy miałeś z tym jakiś problem taki moralny, że to jest nieetyczne? Wydaje mi się, że sytuacja była trochę inna. To znaczy, ja nie opowiadam historii rzeczywistych osób, które znajdowały się w ośrodku trzeźwienia, w którym ja przebywałem. Nie opowiadam ich osobistych losów i nie opowiadam przeżyć ich, którymi dzielili się w ośrodku. Nie przedstawiam ich również jako... nie przedstawiam ich jako... oczywiście w jakiś sposób słowa, które podczas leczenia, podczas trzeźwienia padały na zajęciach, zainspirowały mnie do tworzenia pewnych historii. Te historie opowiedziane są pewną hybrydą różnych opowieści. To, że są tam w książce, że są tam bohaterowie pochodzący z różnych środowisk, w różnym wieku, z różnym poziomem wykształcenia, z różnym światopoglądem, miało pokazać to, że mimo właśnie tych różnic, czy społecznych, czy światopoglądowych, pokoleniowych, ten problem uzależnienia jest taki sam. To znaczy, że wszyscy ci ludzie zmagają się tak naprawdę z tym samym problemem, że ta opowieść, którą wiodą ze sobą, którą wyrzucają z siebie, te przeżycia, emocje, one są dla wszystkich bardzo zrozumiałe. Te opowieści są swoimi lustrzanymi odbiciami. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że ja przeżyłem wszystkie te historie, które tam są opowiedziane i byłaby to prawda. Bo każda z tych osób przeżywała takie historie, takie epizody i takie stany jak ja. A ja przeżywałem takie historie i stany jak oni. Ja ich nie demaskuję. Jestem, że tak powiem, zobowiązany tym kontraktem terapeutycznym i ja nikogo nie ujawniam. Jeszcze chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś na samym początku, bo to mi nie daje spokoju. Powiedziałeś, że problem alkoholowy nie dotyka tylko ludzi marginesu, tylko też ludzi na przykład sprawnie radzących sobie w życiu społecznym na wysokich stanowiskach. To chyba jest trochę inaczej. To znaczy, to nie jest tak, że problem alkoholowy pojawił się u ludzi dlatego, że są ludźmi marginesu. Są ludźmi marginesu, bo pojawił się u nich problem alkoholowy, z którym sobie nie poradzili.
bo on wcześniej czy później doprowadza do degradacji na różnych poziomach, nie tylko na poziomie fizycznym, na poziomie psychicznym, czy na, ale właśnie też przede wszystkim już na tym ostatnim etapie na poziomie społecznym. To znaczy to, że ktoś, że wszyscy alkoholicy nie leżą pod sklepami zażegani z pustą flaszką obok siebie, to znaczy, że prawdopodobnie albo przestali pić, albo zakończyli swoje życie inaczej wcześniej. W sensie zmarli na coś innego, zanim stoczyli się tak nisko. Można powiedzieć, że osoby, które znajdują się w tym najgorszym stanie położenia, jak moglibyśmy powiedzieć, to są dinozaury alkoholizmu. To są mistrzowie świata. To jest Real Madryt alkoholizmu. Tam mało kto dochodzi. Tak długo przetrwa. No tak, racja. To alkohol sprawia, że no stają się ludźmi marginesu społecznego, degraduje się ich pozycję, zmienia się też ich ciało, zmienia się też ich umysł. Ty wspominasz, że HALT to też taka metoda, która polega na leczeniu trzech istotnych elementów, takich świadczących o tym, że jesteśmy ludźmi. To oczywiście ciało, umysł, ale też dusza. I chciałem cię zapytać o to, czy któryś z tych elementów ciała, dusza, umysł najtrudniej było wyleczyć, czyli najtrudniej było przywrócić do stanu sprzed tego okresu picia, czy w ogóle takie przywrócenie człowieka do tego, co było przed tym, kiedy no, rozpoczęła się ta faza krytyczna popadania w alkoholizm, jest możliwa? Czy to przywrócenie jest możliwe? To znaczy, zależy, na którym etapie osoba uzależniona postanawia się zatrzymać, albo zatrzymana zostaje, bo mogą być konsekwencje spożywania przez nią alkoholu mogą być już tak nieprzyjemne i tak poważne, że nie da się już wrócić do stanu sprzed. Można nabawić się chorób przecież śmiertelnych, można umrzeć. I tak, ty opowiadasz o... Natomiast chyba jeśli chodzi o te trzy sfery, mówisz, że tak, że nazywa się czy tej nomenklaturze przede wszystkim wspólnoty anonimowych alkoholików mówi się w ten sposób, że alkoholizm jest chorobą umysłu, ciała i duszy, prawda, czy ducha. No chyba najsprawniej, choć wymaga to dużej samodyscypliny, no to jest uleczyć ciało, prawda, no zwłaszcza te pierwsze tygodnie, już te pierwsze tygodnie, które przeżywa się zwykle gdzieś w jakimś ośrodku zamkniętym, one te ciało w dużym stopniu usprawniają i detoksykują przede wszystkim, czyli usuwają, alkohol usuwa się samoczynnie niejako z organizmu. Według mnie najtrudniej poradzić jest sobie z emocjami, bo to emocje są chyba, nie wiem czy przypiszemy emocje do stanu duchowego, czy do stanu umysłowego, to już chyba właściwie wszystko jedno. Chyba najtrudniej uleczyć te emocje, bo alkoholizm to jest pewna reakcja na nieradzenie sobie z emocjami. To jest sposób ucieczki od negatywnych emocji, od tego, że one są tak silne i tak nieprzyjemne, że trzeba je tym alkoholem zagłuszać, wyciszać. I kiedy ten alkohol się odstawi, to na tym poziomie emocjonalnym nie jest tak, że nagle te emocje wracają nam do stanu równowagi. One są jeszcze bardziej rozchwiane, bo
alkohol w tej sytuacji służył jako lekarstwo do łagodzenia, a nie jak trucizna. Był trucizną dla ciała. Natomiast dla emocji był ukojeniem i kiedy tego alkoholu brakuje, te emocje dopiero wtedy są roztelepane. I wtedy sobie trzeba z nimi radzić. Dlatego zatrzymanie się w piciu, czy zatrzymanie się w jakimkolwiek uzależnieniu, które to uzależnienie jest lekiem na sposób nieradzenia sobie ze swoimi emocjami, to zatrzymanie się nie jest trudne. Bo ludzie uzależnieni bardzo często zatrzymują się w swoim nałogu. Robią sobie przerwy, wymuszoną abstynencję, kilkutygodniową, kilkumiesięczną. Niektórzy nawet rok nie piją, czy nie ćpają. Albo wyłączają komputer, od którego są uzależnieni na 3 miesiące. Ale wiedzą, że wrócą do tego, że mogą do tego wrócić. Problemem nie jest przestać. Problemem jest znowu nie zacząć. Wypracować sobie mechanizmy radzenia sobie z tymi problemami, które spowodowały picie i sięganie po substancję uzależniającą. Bo ona jest dla osoby uzależnionej dobra. Ona jej pomaga, dlatego się po nią sięga. Ona natomiast jest szkodliwa, nieakceptowana społecznie i prowadzi do śmierci. Zawsze. Więc trzeba sobie wypracować inne metody radzenia sobie z tym, co wcześniej załatwiał alkohol, narkotyki i inne rzeczy. Tak. Taką metodą, która sprawia, że nie powrócimy do tego, co było, nie powrócimy do... Mówię tu w imieniu bohaterów, oni nie powrócili do picia. Może też być halt, ale może też być taka, to o czym mówi jeden z bohaterów, Gołąb, krytyk filmowy, który po wyjściu z ośrodka umiera, ale mimo wszystko to może być pewna forma autodiagnozy. I mam wrażenie, że ta książka Halt jest taką formą też dla ciebie autodiagnozy po wyjściu z nałogu. I czy jest coś, co zaskoczyło cię bardzo w trakcie pisania, w trakcie formułowania tej autodiagnozy, jaką jest Halt? Tak, ja na tym etapie najpierw leczenia w ośrodku, a później podczas pisania dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy o sobie. I co ciekawe, najwięcej tych rozpoznań dostałem właśnie od osób też uzależnionych, też w ośrodku. Więcej niż w trakcie pisania i ważniejszych. Zacząłem doceniać myślenie prostymi zdaniami i kiedy doświadczy się takiego stanu, no powiedzmy, którego ja doświadczyłem, takiej, jakby to powiedzieć, takiej jakiejś zapaści, takiej rezygnacji bardzo silnej. Bycia na granicy? W takim stanie do człowieka docierają bardzo proste prawdy. I w taki sposób należy do niego mówić. Ja najwyżej cenię sobie uwagę, którą uczynił mi w ośrodku jeden z pacjentów, który powiedział mi, że jestem niedojrzały i boję się wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Takie coś mi powiedział, że jestem małym chłopcem, że zachowuję się jak dziecko. I żebym, no to mnie bardzo dotknęło, bo i to jest też charakterystyczne, że podczas tych spotkań grupowych terapeutycznych nie można komentować wypowiedzi innych uczestników terapii.
Czyli dzielimy się jakimś swoim wyznaniem, na przykład zadaniem, które zostało wykonane, czytamy je powiedzmy, albo wypowiadamy się i później jest taka rundka informacji zwrotnej. I my na nie nie możemy zareagować, możemy je tylko przyjąć. Ja sobie te wszystkie informacje zwrotne zapisywałem. To bardziej to, co mówili uczestnicy terapii, rozpoznając swoje problemy, rozpoznając też mój problem, swoje wzajemnie, to bardziej mi posłużyło do stworzenia książki niż jakieś życiorysy ich konkretne. Te życiorysy są wszystkie bardzo podobne do siebie. To nie byłoby nic, równie dobrze mógłbym powiedzieć, że to są życiorysy tego, tego, tego i tego alkoholika, czy tamtych. Wszystkie są takie same, to jest cały czas to samo. Ale te rozpoznania są oryginalne. Ten proces uświadamiania sobie własnego zakłamania, ten proces wychodzenia z iluzji alkoholika jest fascynujący. Jak człowiek potrafi na drodze rozmowy z drugim człowiekiem, spotkania z drugim człowiekiem, dowiadywać się najważniejszych rzeczy o sobie. Natomiast pisanie książki, powiedzmy, że na tym etapie, kiedy już wiedziałem, że to będzie pisanie książki, powiedziało mi drugą bardzo ważną rzecz. Skoro jestem takim niedojrzałym chłopcem i muszę wziąć swoje życie we własne ręce, co powiedział mi ten kolega z terapii, no to wziąłem i zamierzam pisać. Pisanie książki pokazało mi to, że chcę to robić, że to jest to, co powinienem może i robić wcześniej. Ale nie miałem do tego, nie miałem tej wiedzy. Jestem dużo, jestem osobą bardziej świadomą swoich mocnych i słabych stron po terapii i po napisaniu tej książki. Na zakończenie powiedz jeszcze, mamy taki cykl fanbooku na kanale Fanbook, cykl inspiracji literackich. Wiadomo jest, że literatura alkoholowa, czy też literatura o takim popadaniu w ten stan jest bardzo bogata. Czy ty, pisząc tę książkę, opierałeś się na jakichś wzorcach, czerpałeś inspirację z pod wulkanem Lauriego albo z Moskwy Pietuszki Jerofiejewa, czy może miałeś jakieś, masz może jakiś innych pisarzy, którzy są dla ciebie inspirujący? Jeśli tak, to jacy? No to teraz na to pytanie można odpowiadać bardzo długo i bardzo szeroko, albo można odpowiedzieć krótko. Podczas pracy nad Haltem nie przeczytałem żadnej książki poza książkami dotyczącymi problemu alkoholowego nieliterackimi. Czyli nie zainspirował mnie ani Jerofiejew, ani Pilch, czy ktokolwiek inny, czy Chłasko. Jeśli takie znaki w książce widać, tych inspiracji, to muszą być one jakoś podskórne, bo ja oczywiście znam te książki, czytałem je z racji też jakiegoś swojego wykształcenia i pracy zawodowej. No i przede wszystkim zainteresowania literaturą. Natomiast trudno jest mi mówić o takich wyrazistych inspiracjach moich literackich. Mógłbym bardziej wskazać na takie książki, które uważam za najważniejsze w moim życiu, do których bardzo często wracam, które sobie często czytam,
które uwielbiam omawiać podczas lekcji na przykład języka polskiego. Bo jesteś których, też nauczycielem. Mhm. Tak, w których się jakoś tak widzę, odnajduję, które mówią mi jakieś takie sprawy, które pomagają mi żyć. No to takie moje ukochane książki to jest Lalka, to Proces i Dżuma. Natomiast uwielbiam wielu pisarzy, uwielbiam ich za różne rzeczy, niektórych za myśli, niektórych za refleksje, którymi się dzielą, niektórych za styl, w jakim piszą. I pewnie mógłbym ich wymienić wiele. Uwielbiam Gombrowicza za styl i ironię. Uwielbiam Lema za refleksję filozoficzną, za jakby niesamowitą wyobraźnię. A powiedz mi jeszcze... Witkacego za tę autokreację, którą zbudował. Także no, jest mnóstwo tych inspiracji. Powiedz jeszcze na koniec, no bo Halt to... To proza naprawdę niezwykła, gdyż nie jest to proza jakoś wikłająca się w umysł osoby uzależnionej, tylko opowiadająca o ciężkim, wymagającym ciągłego rozwoju procesie odbudowy. Odbudowy ciała, odbudowy duszy i odbudowy umysłu po tym zatonięciu w oceanie alkoholu. Czy wierzysz w to, czy może wierzysz w to, że Halt może być Halt, twój Halt, książka Jakuba Zająca może być dla kogoś taką formą ozdrowienia, jaką daje literatura, takim kompasem, jakim jest dla ciebie Dżuma, Kami, czy Lalka, Prusa? No, mam już trochę głosów, że książka niektórych zainspirowała do tego, żeby rozpocząć leczenie. Wiele osób, bo jest to oczywiście naturalna grupa odbiorców książki, jakaś część odbiorców to oczywiście osoby albo zmagające się z tym problemem, albo współuzależnione, albo dorosłe dzieci alkoholików, albo ludzie żyjący na co dzień z alkoholikami i są czytelnicy, którzy dzielą się ze mną takimi oczywiście informacjami, że polecają sobie książkę i że ta książka w jakiś sposób inspiruje ich do podjęcia leczenia. Kilka takich, czy może nawet kilkanaście już takich głosów dostałem. To jest ogromnie satysfakcjonujące. No bardzo bym chciał, żeby tak było, co mogę powiedzieć. Oczywiście, że bardzo bym chciał. Dobrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja też mam nadzieję, że wszystkie osoby, które miały bądź mają kontakt, styczność z alkoholem, po tej książce zastanowią się nad tym, no, jakie mogą być konsekwencje pewnej nadmiarowości, pewnej ucieczki, tak? Bo często traktujemy to jako uzależnienie, jako formę ucieczki. No i też polecam bardzo gorąco, bo jest to literatura naprawdę oryginalna, nie tylko na tle literatury alkoholowej, świetnych pisarzy polskich i światowych. Dziękuję jeszcze raz, Kuba, za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.